Witam serdecznie, panie i panowie, w kolejnym podziemnym kręgu. W kolejnym, w pierwszym, w zależności od tego, jak kto patrzy. Podziemny krąg zdeczka zmienia definicja, jak każdy, cały mój program, cały odnośnie mój kanał będzie teraz bardziej przystępny, taki bardziej zabawny sposób przedstawiany. Nie będzie trailerów, nie będzie, bo YouTube cały czas, kurwa, blokuje filmiki tam, bo muzyka chujowa, bo muzyka powtarzalna, bo, kurwa, utwór ma 20 sekund i jest on brany z jakiegoś innego tworu. Nieważne, nie będę się wnikał w ten cały system YouTube'owej blokady różnorakich filmików z różnorakiego powodu. Nie wiem, czy ten filmik nie zostanie zablokowany, no bo mam tu zajebistego newsa odnośnie Street Fighter 5. Street Fighter 5. Jak wiecie, od czasu ostatniego filmiku, kiedy tam chyba Ermajkę zapowiadałem, no znaczy zapowiadałem, pokazywałem, że jest już ta postać, że Ermajka, no fajnie wygląda, fajnie się porusza, jest zajebiście skonstruowana. Pojawiło się trzy kolejne postacie. Rashid. Nie będę mówił o islamizacji Europy. Kurwa, nie będę o tym mówił. Rashid. Nie to, żeby, kurde, no akurat ta nacja jakoś mi... No nie, o tym nie będę mówił. Ale ogólnie postać nie przypadła mi do gustu, nie przypadła mi w ogóle do gustu. Nie wiem, jakoś tak nie przepadam za tymi turbaniastymi zamachowcami. Chociażby nawet w grach, nie wiem, ten system ciosów taki udziwaczniony troszeczkę. No jest, może się dużo osobom spodobać, może się dużo osobom nie spodobać. Mi się akurat nie podoba, no to jest moje moje odczucie, mi się nie podoba. Mamy Karin też gdzieś tu, kurde, zdjęcia będą jakieś leciały. Karin, nie mam nic przeciwko, no jest wielu fanów. Ja ogólnie Karin nie grałem, chociaż mam Street Fighter Alpha. Nie wiem, jakoś tak nie ciągnęło mnie do tej postaci, ale no jest ciekawie skonstruowana, ma ciekawe ciosy, kombosy, przechwyty. No, fajna postać z fajnym specjalem. No całkiem może przyjemnie będzie się grało. Zobaczymy, spróbujemy, jak będzie taka możliwość. No i teraz kolejna Zangief. Nie można by, kurwa, chociaż Hugo? Zangief? Really? Kurwa, Zangief. Ma 3 czy 4 nowe ciosy. Wygląda identycznie jak w poprzednich odcinkach. Nie wiem, kurwa, jaki to jest przedział czasowy, kurwa. Nie wiem, czy to nie jest jakaś mieszanina, czy nie będzie miał jakiegoś innego kostiumu zmiennego, ale... On wygląda na te swoje lata, kurwa, ze Street Fighter 4. Nie wiem... Alex, Hugo, Zangief! Kurwa, Zangief! Tu mi brakło słów, no ale tu, teraz, jeszcze jedna osoba chyba na YouTube o tym mówi, może dwie. Wiecie, że teraz ma być brazylijski konwent, brazylijskie tury są przedstawione. Myślałem, że będzie Blanka. Sean? Tak, Sean. Nie. Blanka, Sean? Nie. Pamiętacie taki przeciek, plotkę? Ja nie wierzyłem w takie rzeczy, kurwa, że mój znajomy, mojego znajomego coś tam powiedział, no ale teraz, kurwa, chyba zacznę w takie rzeczy wierzyć. O kim będę mówił? Kobieta. Nowa postać. Nieznana jeszcze. Laura.
Teraz jeszcze nie widzicie. Za chwilę będą screeny. Nie wiem, czy mi tego filmiku przez to nie zablokują, ale chuj, będą. Laura, zlukajcie tu albo tu. W zależności, ja nie wiem, kurwa, gdzie teraz te screeny wrzucę. Nie, może tu, kurwa, lepiej. Z tej strony. Z tej strony. No. No. Można pograć. Widzę. Postać bardzo przypomina DJ-a. Córka DJ-a? Kostium bardzo podobny. System walki... Nie wiem, po tych screenach, kurwa, tak dobrze wywnioskować nie mogę, ale... No ale jest to pomieszanie capoeiry... No nie no, capoeira, kurwa. Jest to capoeira. DJ, kurwa, ma córkę. Tylko, że nie jest ona murzynką, mulatką. Można powiedzieć, mulatką, kurwa, jeszcze ten screen z zewnątrz. No, mulatką, albo, kurwa, bardzo dobrze opaloną, biał, ale... Fryzura trochę pod DJ-a. Kostium trochę pod DJ-a. Córa. Chyba. Albo uczennica. Jedno z dwóch. Zdjęcia były opublikowane przez Famitsu. Są praktycznie nowością. Opublikowane przez Famitsu. Brazylijski jeszcze się nie odbył. Nie było potwierdzenia w wersji wideo, ale te zdjęcia wyglądają naprawdę realistycznie. Nie wyglądają jak jakaś podróbka typu Alex tam gdzieś był kiedyś. Został Urien. I jeszcze jedna jakaś nowa postać. Tylko nie pamiętam, kurwa, teraz imienia, ale... Nie, no, jeszcze ktoś tam, kurwa, był. Urien, ktoś tam jeszcze... Kurwa, ale... Ta postać wygląda wykurwiście. Myślę, będę grał. Będę nią napierdalał. Fajnie to wygląda, naprawdę mocarnie. Jeszcze tak się przyjrzę screenom. Może coś tam wyczaję, kurwa, na tym levelu. Albo i nie. Nie no, ale postać wygląda przezajebiście. Ta fryzura mi w kurwę podeszła. Nie no, fajnie, fajnie, kurwa. Ja się bardzo cieszę. Dopiero przed chwilą tą informację strzeliłem. Kurwa, wrzucam ten filmik od razu po tym. Zdjęcia też próbuję zaraz po tym wrzucić. Wszystko, kurwa, zmieszać i tak dalej. Ale... Kurwa, mamy nową postać. Ja się cieszę. Mam nadzieję, że ten update się podobał. Jak się podobał. Chcecie kolejne, żebym coś, kurwa, dla was wyszukał. Dla was. Dla was, kurwa, wyszukał. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, kurwa, szarujcie i tak dalej. Ja zapraszam na kolejne Life is the Game. Nie no, kurwa, nie Life is the Game, podziemny krąg update. Ten będzie oznaczony cyferką 1. Nie dlatego, że jest to nowy, tylko po prostu postanowiłem zmienić trochę konwencję kanału na bardziej przystępną, bardziej dla was zajebistą. Macie, kurwa, tam klikać, kurwa. Klikać macie. Nie być leniwymi kurwami. Więc ja zapraszam na kolejne filmiki. I tak jak mówiłem, do miłego.